W tej szarej katolickiej Warszawie miałyśmy, proszę Państwa, historię Cugowskiego teraz pokazaną, no ale teraz mamy kolejne rzeczy, proszę Państwa. W tej szarej katolickiej Warszawie kolorowe rzeczy. Także proszę Państwa, reklamy, troszeczkę tych piosenkarzy pokażemy, troszeczkę tych bezdomnych pokażemy na zachodnim, proszę Państwa, którzy gapią się jak szpak w gnat, proszę Państwa, no i oczywiście, że nic z tego nie wynika, no bo po prostu jesteśmy w Polsce, dlaczego polscy żebracy, proszę Państwa, katolicy, wszystko ich interesuje i za nos się trzymają, kaszlą, plują, breszą, kopcą i trzymają się za włosy, trzymają się za wszarz, proszę Państwa, za szyję trzymają się, za cokolwiek się trzymają, przecież książęta w Wielkiej Brytanii, tak jak William, niedługo to nie będzie miał się za co trzymać, proszę Państwa, bo nie ma włosów. I to jest przykładem tutaj dla tych żebraków katolickich w Polsce, z Anglii aż, z Wielkiej Brytanii, z Anglii, Ameryki Białej. Tutaj mamy, proszę Państwa, o tym, że tego człowieka do aresztu prowadzą normalnie, tego piosenkarza. Bider, tak, to jest Bider. Bieber. No to jest znany piosenkarz, proszę Państwa, niemiecki. I teraz... Tak, no, matka najbardziej może być zaniepokojona. Matka. No. Tak. Ci ochraniarze w kółko chodzą. No i dobrze, chociaż żeby ci reptoidzi nas nie zjedli, ci bezdomni, żeby nas nie zjadły, proszę Państwa.